W przestrzeni internetowej nie trudno natknąć się na temat silnych postaci kobiecych we współczesnym kinie. I to zarówno w formie celebrującej dzisiejsze podejście Hollywood do tego tematu, jak i zarzuty o nagminne tworzenie takich postaci na siłę jako manifest ideowy kosztem ciekawej historii. Jednak w temacie dzieł popkultury poruszających temat stereotypów i wychodzenia poza tradycyjnie męskie i kobiece role, bardzo rzadko mówi się o 20-letnim już filmie, który podszedł do tej kwestii niezwykle kompleksowo, jednocześnie pozostając skierowanym również do dzieci, czyli o Mulan. Sponsorem odcinka jest Surfshark. Opowieść rozpoczyna się, gdy w obliczu najazdu wroga cesarz Chin zarządza, aby z każdej rodziny jeden mężczyzna stawił się do wojska w celu obrony kraju. Tak się jednak składa, że w rodzinie naszej bohaterki jedynym mężczyzną jest jej stary, schorowany ojciec, który dodatkowo walczył już kiedyś i został ranny w obronie Chin, ale mimo to tradycja i system wymagają od niego, aby raz jeszcze jechał na wojnę, z której, będąc w jego stanie, po prostu już się nie wróci. W obliczu czego Mulan decyduje się uciec z domu przebrana za mężczyznę i zgłosić się do wojska zamiast swojego ojca. Dzieje się to wszystko w realiach autentycznie patriarchalnego społeczeństwa, w którym tradycja sztywno określa twoją rolę społeczną, a od kobiety wymaga się przede wszystkim rodzenia synów i wycofania ze sfery publicznej. Opowieść ukazuje jednak, że osoba nie pasując do stawianych przed nią tradycyjnych norm, może sprawdzić się i odnieść sukces w dziedzinach, w których tradycja nie przewidywała dla niej miejsca. Ostatecznie pokazując, że wychodząc poza narzucone role i naginając zasady społeczne, można uratować samo społeczeństwo i zastany porządek. Film jednak podejmuje temat ról płciowych i wychodzenia poza tradycyjne normy w zupełnie inny sposób niż wiele współczesnych dzieł popkultury, deklarujących się często jako feministyczne i promowanych jako oparte na postaciach silnych kobiet. W wielu dzisiejszych filmach, grach, komiksach itd. kreowanie takich postaci sprowadza się do nadawania im tradycyjnie męskich cech. Często niestety w dość uproszczony sposób, w efekcie czego dostajemy bohaterki rozwiązujące problemy, egzekwując fizyczną dominację nad drugim człowiekiem i zdobywające status i chwałę dzięki bezwzględnemu niszczeniu swoich wrogów. Ukazując przemoc, a nawet wojnę, w sposób zromantyzowany, a czasem jedynie jako element rozrywkowy. W ten sposób wiele kobiecych bohaterek de facto realizuje niezbyt wyszukaną formę męskiej fantazji o uzyskiwaniu statusu i prestiżu poprzez agresję. Innymi słowy, to crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. Tymczasem animowany film skierowany głównie do dzieci okazuje się przedstawiać obraz znacznie bardziej kompleksowy i znacznie bliższy rzeczywistości. To znaczy postawa romantyzowania wojny i przemocy jest w filmie jak najbardziej obecna. Wiele postaci startuje właśnie z takiej pozycji. Nie mogą się doczekać, żeby wykazać się w walce. Wydaje im się, że wojna to przede wszystkim przygoda, w drodze na którą beztrosko śpiewają piosenki o tym, jak zapewni im to powodzenie u kobiet. Po czym nagle uderza ich przerażająca rzeczywistość. Wojna zamiast przygody okazuje się być usłana zgliszczami i stosami zwłok, a jej ofiarami okazują się być nie tylko żołnierze, ale także dzieci. Film w prosty, symboliczny sposób dobrze pokazuje ponurą rzeczywistość skontrastowaną z naiwną, chłopięcą fantazją. Jednak opowieść nie popada tutaj w równie naiwną, pacyfistyczną wizję, ani nie twierdzi, że przemoc nigdy nie jest uzasadniona. Dobrze widzimy, że zorganizowaną przemoc zatrzymać można jedynie również zorganizowaną przemocą. A bohaterowie już po rozwianiu wszelkich złudzeń co do realiów wojny podejmują walkę. Jednak nie robią tego dla własnej chwały czy dla przygody, ale dlatego, że sytuacja tego od nich wymaga. Dodatkowo, co istotne, w przypadku Mulan nie mamy do czynienia ze sztucznym wciskaniem męskich cech do kobiecych postaci. Trening wojskowy jest dla niej widocznie trudniejszy niż dla reszty rekrutów. Nie jest też ani silniejsza, ani fizycznie potężniejsza niż jej przeciwnicy. Główną cechą tej postaci, pozwalającą jej rozwiązywać stające na drodze problemy, jest to, że jest ona inteligentna, kreatywna, myśli poza schematami, potrafi szybko podejmować dobre decyzje w stresujących sytuacjach. Mulan wygrywa i odnosi sukces w tradycyjnie męskiej dziedzinie, ale nie poprzez tradycyjnie męskie cechy, takie jak siła czy fizyczna dominacja, ale właśnie zachowując się inaczej niż otaczający ją mężczyźni. Na tym polega przesłanie całej historii. Gdy bohaterka próbuje być jak mężczyzna, wygląda to co najmniej żenująco.
a ostatecznie odnosi sukces nie dlatego, że jest taka sama jak mężczyźni, ale właśnie dlatego, że jest od nich inna. I dzięki temu dodaje do sytuacji swój własny, unikalny wkład, który okazuje się być kluczowy w odniesieniu zwycięstwa. Warto zwrócić uwagę także na to, że Mulan nie jest rewolucjonistką. Nie podważa zasadności systemu, w którym to mężczyźni idą na wojnę. Nie próbuje zdekonstruować zastanych struktur społecznych ani obalić tradycyjnej kultury. Zauważa jednak i swoim zachowaniem wykazuje, że zastany system powinien uwzględniać pewne wyjątki, a istniejące normy są być może zbyt sztywne, ale nie złe same w sobie. Całość tego tworzy znacznie ciekawszą postać i opowieść oraz znacznie bardziej kompleksowe przesłanie niż widoczne czasem w bardziej współczesnych produkcjach tworzenie kobiecych postaci na podstawie męskich archetypów, co często tworzy bohaterki de facto pozbawione cech kobiecych, za to z przerysowanymi cechami męskimi. W efekcie czego wielokrotnie dostajemy postacie kobiece ucieleśniające męskie patologie i zachowujące się w sposób, który feministki nazwałyby toksyczną męskością i słusznie potępiłyby takie zachowanie u męskich postaci, a jednocześnie nie widzą w nich problemu, gdy przejawia je kobieta. Dodatkowo reklamowanie takich bohaterek jako silne postacie kobiece de facto sugeruje widzowi, że kobiecość jest czymś słabym i że kobieta musi stać się męska, żeby być silną, co zdaje się być wprost sprzeczne ze słuszną perspektywą widoczną choćby w Mulan, gdzie unikalna kobieca perspektywa może być wartościowym narzędziem do rozwiązywania problemów również w tradycyjnie męskiej dziedzinie. Dlatego patrząc na to wszystko, być może warto zadać sobie pytanie, co lepiej obrazuje silną, kompetentną kobietę. To? Czy może jednak to? It looks like you're out of ideas. Not quite. Jednocześnie przypominamy, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark, umożliwiający m.in. dostęp do platform niedostępnych jeszcze w Polsce, takich jak na przykład Disney+, na której można znaleźć omawiane dziś produkcje należące do Disneya, w tym również wszystkie filmy z serii Gwiezdnych Wojen i uniwersum Marvela. VPN pozwala podpiąć się do internetu za pomocą prywatnej sieci wirtualnej, przez co strony internetowe i inni użytkownicy nie widzą Twojej prawdziwej lokalizacji, tylko lokalizację dowolnie wybranego przez Ciebie serwera Surfsharka, które rozsiane są po całym świecie, co pozwala również na dostęp do stron czy filmów na YouTubie zablokowanych w danym kraju. Surfshark zapewnia też ochronę przed reklamami i na bieżąco może Cię informować o bezpieczeństwie Twoich haseł oraz maili. A dla widzów przygotowany jest także kod promocyjny, dający 85% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo. Wystarczy wejść w link widoczny pod filmem i wpisać kod Wojna Idei. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.